Najpierw rozgrzewka, potem nauka pojedynczych elementów, a na koniec połączenie ich w całość, która stworzy układ taneczny. Tak w skrócie można opisać warsztaty tańca, ale te prowadzone przez Klaudię Jeziorowską-Cygan są wyjątkowe, bo jej uczniami są podopieczni Fundacji Brak Barier. Dla osób z niepełnosprawnościami taniec dodatkowo jest rehabilitacją. Mamy więcej ruchów rąk, wydobywamy większą ruchomość w górnym tułowiu. Prowadzone są przez profesjonalną trenerkę tanca, która również była tancerką. Obecnie też jest fizjoterapeutką, więc te zajęcia są jak najbardziej bezpieczne. A podczas nich można poznać różne rodzaje tańca. Zaczęliśmy elementy tańca klasycznego, który jest podstawą podstaw i od tego wychodzimy, to jest nasza baza, ale jeżeli chodzi o cele rozrywkowe, no to bardzo dobrze się sprawdza taniec latynoamerykański, taniec jazzowy. Podopiecznym fundacji zajęcia bardzo przypadły do gustu. Jest bardzo dobrze, zaskoczyła mnie pani prowadząca elementami, które wprowadza do tańca. Wiem, że jest mi to bardzo potrzebne. Jest super, naprawdę nie spodziewałam się, że będzie tak wesoło. Świetny układ tutaj Klaudia dla nas wymyśliła i no, ja bardzo na to czekałam. Taniec zawsze był moją pasją. I taniec też pozwala mi zapomnieć o problemach, o tym, że jestem niepełnosprawna. Warsztaty taneczne prowadzone są raz w tygodniu. Dla osób, które biorą w nich udział, są bezpłatne.